Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibidi Toilet Tower Defense i tym razem postanowiłem, że zrobimy to, co w sumie wam obiecałem wcześniej, czyli po prostu przechodzimy sobie na trybie Nightmare nową mapkę. I słuchajcie, ta nowa mapka na Nightmare'ze będzie o tyle ciekawa, że zobaczymy nowego bombowca, jak ja to mówię, no i też tego z fedorą złotą chyba mutanta, tak mi się wydaje, że on się wtedy pojawi. No i to, co musimy zrobić, to na pewno dać laser cameraman car i myślę, że gdzieś tutaj, z jednego powodu. Bo te Skibidi Toilet mi przejdą, co nie? No ale nic straconego, bo one jak przejdą, to i tak je złapię zasięgiem później tutaj moim laser cameraman car. I taki mam plan, widzowie. Ta mapa jest idealna do grania, moim zdaniem. Jest to taka najlepsza mapka i na Nightmare pewnie też, bo jest bardzo dużo miejsc tam też, znowu tam też, patrzcie na tej linii, jest bardzo dużo map, na których możemy, znaczy map, takich miejsc na tej mapie, na których możemy bardzo dużo zrobić i to jest najlepsze, to jest naprawdę, to bardzo oddaje, jeżeli chodzi o tą mapę, więc tutaj ja jestem mocno zwolennikiem tej mapy, grania na niej każdego jakby poziomu trudności, ale oczywiście nie zapominam o poprzednich i na pewno też przetestujemy poprzednie, na przykład takie Toilet City na Nightmare'ze, czajcie, to będzie grube, to będzie coś naprawdę takiego świeżego, nowego, szalonego, to na pewno. I teraz tak, one mi przejdą, te Skibidi, tu już lecą i nie wiem, czy zdążę, taki byłem cwany, powiem wam, ale prawdopodobnie nie zdążę. Potrzebowałbym za 800 ulepszenie, za 400 chyba nie sięgnie, bo piątka zasięgu to mało, tak, tutaj nie sięgnie, no ale dobra, trudno widzowie, nie ma problemu, to są tylko zwykłe toalety, ja tutaj daję mniej więcej tych scientistów, bo stojąc tutaj będą przyjmowali rakiety, które wyjdą tutaj, jakiekolwiek stuny oni tutaj pierwsi przyjmą, a później będziemy mieli tutaj moje jednostki, tytanów i tak dalej, no i medyk będzie gdzieś tutaj postawiony, żeby łapał tu i tu, więc tak to zrobimy, no na razie nie idzie mi za dobrze, to na pewno. Słuchajcie, zaraz to ogarniemy, myślę, że na luzie. Tu lecą small toilet, kolejne toalety, tam kolejne. No powiem wam, że dużo tego jest. Musimy koniecznie jakoś ich załatwić. Nie wiem, czy jest w ogóle możliwe przejście w taki sposób, bo wziąłem sobie sekretnego agenta, żeby go mieć tutaj, gdyby coś tam się działo w późniejszych wave'ach, ale jak na to patrzę, to chyba lepiej mieć tego ninja kameramena, bo on na początku jest lepszy niż laser cameraman car, no bo laser cameraman, no, nie daje rady tutaj na początku, w sensie, jakby to powiedzieć. Może nie, że nie daje rady, ale on potrzebuje troszkę tych ulepszeń. Trochę tej kasy trzeba na niego wydać, także to jest ciężkie. Ale dobra, jeszcze się nie poddaję, bo jak uda nam się laser cameraman car zrobić na trzeci, sorki, na czwarty poziom, to jeszcze wygramy. Jeżeli nie, to przegrywamy w tym momencie, nie? Bo mam 120 HP bazy i powiem wam, że no na Nightmare to nie ma zabawy, bo jest tylko 400 HP bazy, więc tutaj no grubo. Mógłbym też tutaj niby dać jednego laser kameramena, co nie? Wtedy miałbym po prostu jakkolwiek możliwość rozwalenia tutaj czegokolwiek, bo jeżeli nie, no to powiem wam, że będzie naprawdę ciężko. Jak one mi tutaj przejdą dalej, no to tego HP mi nie zostało dużo i wolałbym też tutaj ulepszyć teraz, naprawdę. Teraz warto by było tutaj też ulepszyć, ale dobra, czekamy, mutanty idą, no dobra, na razie lagów nie ma, co ciekawe, a to jest 10 wave i troszkę już ich tutaj chodzi, tych Skibidi po mapie, także chyba troszkę te lagi naprawili, fajnie, naprawdę spoko, chociaż zobaczymy później, co nie. Okej, mamy ulepszenie i teraz nasz laser cameraman car ma czwarty poziom, jak widać da się wyczekać na to, żeby po prostu go ulepszyć na czwarty, tylko ja się tutaj też wystraszyłem, 120 HP bazy, myślę, że okej, bo tak czy tak w późniejszym etapie jedna postać potrafi wam zjeść całą bazę, więc tutaj nie ma znaczenia, czy jakkolwiek, o, Flying Basso już jest, no tak, bo on był na 10 wave'ie, musimy o tym pamiętać, że tutaj te Flying Basso Toilet, no to będą nas atakowały, dlatego ninja cameraman byłby dobry, rzeczywiście byłby dobry na taki start tych mapek, no faktycznie, powiem wam, że zapomniałem o tym totalnie, że tutaj będziemy mieli przecież tak jak, tak jak było na Toilet Hakuna na Nightmare'ze, no to tak też będzie tutaj, tylko że z nowymi postaciami będzie jeszcze ciężej, także trzeba naprawdę uważać. I dobra, my tu potrzebujemy na pewno medyka, który będzie stał sobie tutaj, powiedzmy, no nie mam jeszcze jakichś dobrych miejsc na medyków, bo jeszcze nie znam dobrze tej mapy na tyle, w sensie zasięgami jednostek. Ale jak już ogarnę, no to będzie łatwiej. Dobra, ten mutant idzie, ale mutanta na luzie ogarniemy, proszę bardzo, dojechany, no i cześć. Wszystko, co przeszło, zostanie dojechane, także nawet ten Flying Basso Toil, mam przynajmniej taką nadzieję, bo jeżeli nie, to będzie słabo. Dawaj, smaż go, smaż go. Dostanie stuna, prawda? No właśnie, widzowie, właśnie. A propos tego stuna, no i teraz nie mogę go przepuścić, bo jeżeli to zrobię, to przegram, więc szybko sekretny agent. No i mamy to ograne. No i właśnie po to on był, co nie? Że jak przejdzie mi coś takiego,
no to mam sekretnego agenta. To jest o tyle lepsze wtedy, nie? Jak mamy tutaj już kwestię taką, że no ciężej jest tego laser cameramana ulepszyć, jak nie ma się ninja, ale też później lepiej się gra. Wiadomo, o co chodzi. Tutaj wtedy bardziej to oddaje, jeżeli macie agenta. Jak coś idzie, to po prostu go rozwalacie. Ulepszamy na drugi poziom scientistów. Powinienem już troszkę wcześniej to zrobić, tak szczerze, ale dobra. Na razie wygląda to ok. I teraz chciałbym też ulepszyć... No ja się gibię na tym krześle tutaj w realu. W sensie naprawdę. Jakby tutaj w prawdziwym życiu oczywiście. No ja się bujam jak szalony. Tak się jaram tą mapką. Wszystko mi aż tutaj trzeszczy to krzesełko. No ale tak to widzowie jest. Ja miałem wcześniej jedno krzesło gamingowe, teraz mam już kolejne, ale ono też już ma chyba z 2 lata, więc ogólnie na pewno jak będę brał kolejne, to już nie gamingowe, powiem tyle, bo jakby są lepsze i tyle. Jeżeli chodzi widzowie o to ulepszenie naszych laser cameraman car, to myślę, że i tak się uda. No oraz skipujemy, dajemy ulepszenie tutaj na tego pierwszego za 2,5 i powinno się udać, chyba że dostanę jakiegoś stuna strasznego, ale raczej myślę, że to się nie stanie. Dobra, ewentualnie tego ulepszymy? W sumie? Czemu by nie? Dostanie puncha. A nie. Okej. Nie dostał puncha chyba z tego powodu, że po prostu za daleko są od niego, że postawiłem go tak jakby po środku, nie? I dlatego już go nie łapię. Może tak być. Boss Toilet już leci, no jest, powiem wam, że jest gruba, nie dostał jednak, dobra, nieważne, nic nie mówiłem, czyli jednak puncha dostanie. Flying Bassu, no słabo, muszę ulepszyć medyka, bo naprawdę, no będzie to bolało, na pewno będzie to bolało. Ale tutaj mamy też tego G-Mana, no i co prawda tutaj później laser też pomoże temu, ale musimy go szybko złapać medykiem, bo będzie lipa. No i widzowie, przegrałem, jednak będę chciał skorzystać z ninja kameramena, bo bardziej to odda niż ten agent, co nie? Go użyłem tylko raz, a jakbym miał ninja, to nawet bym go nie musiał użyć. Także wracamy do naszego tutaj pierwszego pomysłu, żeby przejść tego Nightmare'a i zobaczyć nowe postacie. Ja wam to oczywiście tutaj przytnę, no bo nie będę was zanudzał, prosta sprawa. Czekajcie, gdzie mamy tego agenta? Weźmy sobie ninja, on bardziej oddaje, bo wtedy na początku już nie mam problemu i wiecie, łatwo to idzie. Dobra widzowie, tym razem idzie o wiele łatwiej, znaczy może nie, że jakoś mega łatwiej, ale na pewno łatwiej. No i tym razem dostałem też po głowie od mutanta z tego puncha. Rzeczywiście one biją, więc tutaj do te study dają, to na pewno. Patrzcie, i myk go na łeb, ale udało się medykowi go uleczyć. No i teraz mamy G-Mana oraz Flying Bass Soul Toilet, więc powinno się udać. To był moment, w którym naprawdę dostałem na łeb i zapomniałem, że te Flying Bass Soul lecą, przez co fajnie, że ten tutaj medyka ma, bo oni często tu go biją. Dobra, jednak tych obili teraz niedobrze, ale już wstali. Dobra, no to w miarę. Myślę, że okej. Dajemy kolejny wave, dajemy. Lecimy pod laser cameraman car. Oczywiście kolejny za 2,5. I słuchajcie, tam mi przeszedł jeden boss toaleciarz, także on tam sobie leci, ale do daleko nie poleci, bo zaraz dostanie na łeb, także nie powinniśmy się przejmować, bo on na pewno zostanie zgładzony, także tutaj nie ma problemu. No i teraz tak myślę, czy nie ulepszyć scientistów, ale wydaje mi się, że chyba nie ma co. Chyba lepiej pójść pod to, żeby ulepszyć medyka na fulla, bo wtedy byśmy mieli na całym tutaj, na całej tej powierzchni mielibyśmy obronę przed stunami, a jednak te dwie jednostki tutaj są, a tylko jedną bronię, także wiecie, lepiej by było, no widzicie, mają stuna, no i teraz jest gorzej, dlatego warto by było tutaj szybko tego medyka uleczyć, chciałem powiedzieć, ulepszyć, więc wtedy mielibyśmy fajną tutaj przewagę, no byłoby okej. Dobra, dajemy i zaraz go ulepszam. UFO Toilet, no i właśnie, po to chciałem mieć ulepszenie, żeby UFO mi nie dał stuna, ale chyba da. Oj, na pewno da, prawda? On strzeli zaraz? Chyba nie. Trochę czasu chyba mamy. Dawaj w UFO. Bijcie UFO. No i dał stuna. Właśnie o tym mówiłem, że będą stuny. Ale dobra, daliśmy radę. Myślę, że nawet zeskipujemy od razu wave'a. Nie, nie zeskipujemy, bo to jest tylko medyk. Nie ma co się tutaj rzucać na to. Teraz tutaj ten laser musi tego rozwalić, bo stoaleciarza. I wakumy, okej. Vacuum toilet rozwalone, no i tutaj się zatrzymają, dobra, idealnie, no to moim zdaniem już możemy skipować, dawać medyka na fulla i medyk cały ten obszar robi, także bardzo, bardzo fajnie, tylko ten wakum przejdzie, ale jak przejdzie, to się nic nie stanie, bo akurat to, że przejdą, to nic, bo mam tutaj laser cameraman car ulepszony już na fulla, także tym razem na pewno nam to wyjdzie i zobaczymy, jakie są te nowe postacie, jakie są nowe skibidi do pokonania, bo to jest w sumie najciekawsze z tego wszystkiego i umówmy się, każdy na to z was czeka, także dobra, dajmy sobie tytana tutaj. Niech tytan już się odpala, ulepszajmy się i po prostu róbmy tytana, to powinniśmy wygrać. Nawet jeżeli przejdą mi tam, patrzcie, 3 jednostki z KBD przeszły, ale nam to nie wadzi, no bo nic tam się nie stanie, po prostu ich dojedziemy zaraz i tyle. Także tutaj nie ma co się bać,
Bo mówię wam, na luzie damy sobie radę. Jak już mamy Tytana, jak już mamy ten etap z Tytanem i mamy Medyka na czwarty poziom, to już powinno być okej. Okay. Także ja lecę dalej szukać nowych Skibidi Toilet. Dobra widzowie, jestem już kilka prób dalej i naprawdę mega ciężko było to zrobić. A w końcu udało mi się to po prostu tak ogarnąć, że wcisnąłem tutaj inżyniera. Mamy Medyka już na czwartym poziomie. Mamy tutaj Laser Cameraman Car i ja oczywiście będę chciał tutaj ulepszyć tego naszego kameramena Tytana i zrobić kolejnego, co nie? Żeby tutaj na początku też dużo tego HP zbijać, bo ogólnie ja polegam na inżynierach, trzech inżynierach, których tutaj ulepszyłem. Jak widzicie, bardzo ładnie to idzie. 400 HP bazy, nic się mi nie stało, jak poleciałem pod inżynierów, to było spoko. Tylko jedna taka ciekawa rzecz. Ten Flying Rocket Launcher Toilet z bardzo daleka wali tymi rakietami. Widzieliście, przed chwilą inżyniera ostunował i to jest dla mnie ciekawe. Czy to oznacza, że on wtedy nie produkuje tych jednostek? W sensie wiem, że on ma co 20 sekund jednego tanka, no ale co jeżeli ma stuna? No to jest dla mnie zawsze takie zastanawiające. Kiedyś trzeba zrobić jakiś, nie wiem, pogromców mitów z Toilet Tower Defense albo coś, bo naprawdę są rzeczy, które są mega takie, no po prostu zastanawiające, co nie? Dobra, myślę, że aktualnie pójdziemy w tego Tytana, poskipujemy i zobaczmy nowe toalety w końcu. Bo powiem wam, że naprawdę bardzo długo siedziałem poza tutaj tym nagraniem w tej przerwie i starałem się coś tutaj ogarnąć. No i powiem wam, że najwięcej robią te pulstanki, wiadomo, więc tutaj to zawsze odda. Vacuum Toilet, tutaj mamy, o, mamy... Mamy pierwszego nowego, patrzcie, leci, Basso Mutant Toilet, ale on wygląda paskudnie, zobaczcie, jaka fedorka złota, normalnie, ej dobra, to wygląda, znaczy, paskudnie i kozacko jednocześnie, wiecie o co chodzi, naprawdę fajnie wygląda, ale też paskudnie, potrzebujemy drugiego medyka, bo bez drugiego medyka braknie nam po prostu tych, za dużo te stuny będą trwały, w sensie za długo będą trwały. Jak widzicie, ten złota fedorka ziomek naprawdę nieźle się tutaj wozi, ma się za jakiegoś panicza, także jak widzicie, no będzie z nim ciężko, ale się udało, no to spoko. Dual Blade Toilet, Dual Rocket Laser Toilet oczywiście też dostanie na łeb. No i powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie nam to zaczęło tutaj iść, patrzcie to. Normalnie dojeżdżają nas niby, ale dostają od pulstanków i padają, także bardzo spoko. Tylko ten Flashlight Rocket Toilet troszkę mnie martwi, bo ma dużo HP. Cała reszta tego HP ma mało, więc tutaj ok. Skipujemy dalej i robimy Tytana na większy upgrade, wydaje mi się. Jakiegoś nowego medyka bym też dał, żeby ten medyk stał tutaj. I za tysiaka ok. Na razie tyle. Na razie go nie ulepszamy na fulla. Chcemy ulepszyć upgraded Tytana kameramena właśnie na maksa. I co ciekawe, jeżeli nawet przejdą te skibidi tutaj, to i tak upgraded Tytan kameramen ich złapie, co nie? Więc raczej nie mam się czym martwić. Poza tym Pulse Tank już rozwala tego Flashlight Rocket Toilet. On jeszcze tutaj nawala do inżynierów. No i my tutaj Z2 jeszcze i po nim, co nie? Patrzcie. Pyk, drugi. No i teraz ten go dobije. Także już dadzą radę. No i to mnie absolutnie, totalnie cieszy. Elegancko. Dobra. 10 tysięcy potrzebujemy, żeby zrobić tutaj... Dobra, wiecie co? Chyba kolejnego medyka znowu zrobimy. Żeby oni jednak tych stunów nie mieli długo, tylko żeby bardzo krótko to trwało. Może jest też taki problem, że na początku tutaj jest tylko taka linia i lepiej by było stawiać w tej drugiej. Jakby wiecie, jednostki nasze lepiej stawiać w drugiej. Tak pomyślałem, że może dlatego, że mniej tych stunów by dostawali, co nie? Bo aktualnie dostają bardzo dużo stunów, no non-stop. I co prawda jest dwóch medyków, którzy leczą co sekundę, no ale jak widzicie, to i tak jest naprawdę problematyczne. Ja w dalszym ciągu mogę to przegrać. Oczywiście skipuję dalej, bo chcę zobaczyć nowe toalety. Nawet jeżeli przegram, to chcę zobaczyć tą nową toaletę. Już jedną widzieliśmy, także okej. Ale generalnie myślałem, że ta mapa będzie łatwiejsza na chciałem powiedzieć na Insane, na Nightmare. A jednak Nightmare i tak jest mega ciężki. Trzeba będzie tu wymyślić jakąś taktykę, to na pewno. Bo aktualnie, no nie oszukujmy się, zresztą widać, że gram totalnie bez taktyki. Po prostu coś tam sobie próbuję i no tu nie ma żadnej taktyki, widzowie. Tutaj po prostu gram i próbuję to przejść. Także trzeba będzie na pewno zagrać też pod jakąś taktyczkę, żeby to fajnie zrobić, jakoś tak elegancko. Ten w ogóle Tytan Cameraman jakoś tak mam wrażenie, że mało bije. Nie wiem dlaczego, ale mam takie dziwne wrażenie, że on za mało bije, naprawdę. Za mało, totalnie. Leci tutaj G-Man w ogóle, 233 tysiące, no powiem wam, że grubo, jest naprawdę grubo. Inżyniera możemy jeszcze jednego zrobić, żeby tutaj wspomóc te tyły. Okej, czekajcie, dobra, robimy inżyniera na maksa.
Znaczy jeszcze nie zrobimy na maksa, ale za chwilkę, tak? I tutaj ten tytan, no wiadomo, jakoś tam sobie radzi, on dużo bije, ale jeden tytan, no to nie da rady. Basso Mutant Toilet. Mi się wydaje, że zanim dojdą do końca, nawet jeżeli miałbym przegrać, to zobaczymy nowe toalety. I w sumie o to mi chodziło najbardziej dzisiaj, więc... O nie, ulepszyłem Scientista przypadkiem, dobra. Ale ulepszamy tutaj na maksa. Mamy cztery tanki. Aktualnie będą wyjeżdżały cztery tanki cały czas. Tylko też bez takiego szalonego autoskipa, bo zaraz mi się totalnie gierka zbaguje. Serio, już nie będzie nic działało totalnie. Więc na spokojnie 10 tysięcy na tego upgrade tytana kameramena. Tylko że chcę zobaczyć tego nowego toaleciarza, więc muszę skipować tak naprawdę. Dobra, to skipujemy. Lagi są i tak mniejsze. Patrzcie, ile jest skibidi na mapie. A i tak te lagi są mniejsze. Chociaż szczerze, teraz zaczynają się takie potężne lagi. Oj, wydaje mi się, że troszkę może być problem. Patrzcie, ile leci tego. Czemu tyle Assassin Toilet dodają? Naprawdę, to powinno być chyba tak, że jest dużo jakichś takich potężnych, no ale nie ma dużo tych takich malutkich toalet, bo one wtedy, patrzcie, cała mapa jest tak zlagowana, że to naprawdę, no, nie da się tego przechodzić. Patrzcie to, jak oni idą. Te Mutant Toilet, które są mega szybkie, one ledwo tu idą normalnie. Jakby przepychały ten Vacuum Toilet, wiecie, tam swoimi łapami. Dobra, widzowie, skipujemy ile wlezie, bo już normalnie mnie te, niestety, ale dojeżdżają mnie te toalety. Więc tak naprawdę, jeżeli chcemy coś zobaczyć, to musimy zrobić tutaj jak najszybciej skipa. I może coś tam będzie nam dane zerknąć na coś, bo aktualnie, no to właśnie przegrywam. Powiem wam, że Nightmare na właśnie Palm Paradise jest mega trudny. Naprawdę, Flying Basso, w ogóle no wiadomo, to jest Nightmare z Toilet HQ, ale jakoś tak na Toilet HQ mam wrażenie, że łatwiej jest pokonać te jednostki. Naprawdę, jakoś o wiele łatwiej się zbija na Toilet HQ to wszystko. Patrzcie, tanki wyszły. Dobra, to jeszcze zdążymy zobaczyć. Chyba. Okej, skipujemy i będziemy mieli taki nieoficjalny nieoficjalne przejście takiego 50. wave'a. Dobra, tutaj widzę, że lecą te nowe toalety ze złotą fedorą. Mamy też, słuchajcie, boss toaletę, laser UFO toilet, no tego jest mega dużo i powiem wam tak, ja nie będę was zamęczał tak szczerze, bo tutaj już totalnie przegrałem tym, że po prostu zlagowała mi się gra, widzicie? Niestety dalej są lagi, no i ciężko jest tutaj to naprawić, będzie pewnie bardzo ciężko, ale widzimy tego nowego. Patrzcie, są trzy rakiety, tu są trzy rakiety, to jest na pewno on, także bombowy skibidi toaleciarz. No niestety nie będę w stanie mu zrobić foteczki takiej pięknej, ale no cóż, ważne, że jakoś go tutaj widzieliśmy. Ja wam dziękuję za obejrzenie i słyszymy się w następnym odcinku, gdzie przejdę ten Nightmare tak lepiej, no bo tutaj, jeżeli to tak ma wyglądać, że będzie zlagowane, to ja wolę przejść tak, że szybko zbijam te skibidi, bo jak nie będę ich szybko zbijał tutaj na starcie, nie będę ich zbijał, będę miał inżynierów, to później się dzieje tak, że patrzcie, cała gra się zlaguje. Już raz tak mieliśmy, więc no muszę to ogarnąć, ale dzięki za obejrzenie, bo myślę, że i tak fajny odcineczek. Dobiliśmy do 50. wave'a, więc ciekawe w sumie, ile byśmy dostali, tak szczerze, coinów za przejście, w sensie za przegranie, bo 50. wave to tak jakbyśmy prawie wygrali, także ciekawe. Dobra, więc dzięki za obejrzenie i no ja tych lagów nie będę wam nagrywał. Siemanko.